Tak, no. No ale widzisz, ale tego Mareczka jednak bardzo chyba kochasz, bo tak, on przed śmiercią jeszcze może jakąś żonę będzie miał, czy może opcję zmieni, czy co, nie wiem. Nie, nie, tylko powiedz mu tak, ja jeżeli będzie chciał przepisać tobie testament, no, rozumiesz, o co chodzi? No. Czyli jego mieszkanie tobie, no to tam mogę przyjść, no, zobaczyć na podpisanie testamentu, czyli że dotrzymał słowa, to co mówi, rozumiesz, o co chodzi? No, no. No to mogę przyjść, jak on podpisuje testament, czyli tobie mieszkanie. A w innym razie nie ma takiej możliwości pójścia do niego. Chyba, że będzie przepisywał sobie testament, no to pójdę zobaczyć, że jako słowa dotrzymał. Na razie słowa nie dotrzymał, nie wiem tam komu to przepiszę, komu to dam, ale jak sobie obiecał, więc powinien słowa dotrzymać. No obiecał, bo przecież on cały czas i trzyma się no, za język jakby, no. Językiem jeszcze chodzi. Na języku ale jeszcze chodzi. Tak. No, dobrze wiesz. Możesz mu powiedzieć to, co ci powiedziałam dzisiaj, że jest jeszcze to aktualne, ale on musi za to zapłacić. Aha. Nie ma innej możliwości. No, także widzisz. Ludzie z domu dziecka, ja znam bardzo fajnych chłopaków, dzieci z domu dziecka, potulne, pokorne, milutkie, tylko do rany przyłożyć. A to nie z każdym, nie każdy przypadek taki jest. No, ale wiesz, że jest fajnych dzieci. No. Ja znam takich, że są fajni, którzy wyszli, mają mieszkania, żyją, pracują, funkcjonują i nie mówią o swoim nieszczęściu, co kiedyś tam było. Tak. Oni żyją, co jest tu i teraz. Ale Mareczek raczej nie mówi o nieszczęściach jakichś takich, co tego, bo to niby po co by miał gadać. No, on jest całym jedynym nieszczęściem, on jest to w ogóle przypadkiem taki, że się w ogóle urodził. Może się, on lepiej nie powinien w ogóle urodzić. No nie powinien się urodzić. Ja znam bardzo wiele takich. Dziewczyna też tu mówi, że matka chciała usunąć ciążę, a piękna dziewczyna ładna. No, ale to... Po drugiej stronie Mareczka mieszka taka Edytka. Ona mówiła, że jeszcze matka nie była świadkiem Jehowy, nic tam nie planowała czytać Biblię, ale po prostu chciała usunąć dziecko, czyli ją, no, żeby nie... A ona żyła. Piękna, ładna dziewczynka. No, 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 no. To Mareczek zna tutaj tą Edytkę też, bo to wiesz, oni w Budziszynku tu mieli, proszę ciebie, sad, jabłka hodowali, pielęgnowali, sprzedawali, a ten facet, pan Mieciu, to na Woli był elektrykiem i tak jeździł z tej Woli, potem do Budziszynka, tylko czwartek, piątek, sobota to szybko tam i tą samochodzikiem do Budziszynka i te jajka, o Jezu, jabłka, śliwki, wszystko, były nawet maliny i to ile to pracy było, ile to pracy było i ta cała rodzina tam jechała. No dobra, wiesz, to będę kończyć, bo będę niedługo szła do miasta, wiesz? Także Wisiek, Gomułka chyba tych wszystkich, te wszystkie te firmy, które nabierają, okradają, oszukują chyba do Izraela, tak żeby one tam prowadziły te firmy, te Orange i Play, do Izraela.